ta moja ciekawość dotyczy przede wszystkim ludzi, dla której ja kupiłem ten mój aparacik. No to jednak nie sfotografowałem martwej natury na pierwszym moim filmie, tylko jest moja gosposia i jej sąsiadka. Człowiek. No, jest człowiek, tak. Pierwszy raz ten fiszmark podobał mi się jako zgromadzenie różnych ludzi, jakiś przekrój społeczny tego miasta, ale nie zrobił na mnie wielkiego wrażenia. Musiało upłynąć parę lat, zanim znowuż poszedłem na fiszmark, żeby komuś pokazać, kto z zewnątrz przyjechał, bo jest to, była to swego rodzaju atrakcja turystyczna w Hamburgu, pójść na fiszmark w niedzielę o świcie. I dopiero w ten czas zobaczyłem, że to jest dla mnie temat. Atrakcyjny fotograficzny. Tak, że to jest teatr, który nie ma podziału na widownię i scenę. I że tam można grasować po tym teatrze i zbierać foty. I to zrobiłem i skończyło się wystawą i bardzo wartościowym cyklem. Drugim cyklem, który bardzo mi się dobrze zapowiadał w Niemczech, to była młodzież, która to był, ja przyjechałem do Niemiec, to był okres, kiedy narkotyki stały się problemem świata i Europy, i Niemiec, każdego kraju. Więc ja zetknąłem się z grupą młodzieży, która była na tak zwanym odwyku. Były organizacje społeczne w Niemczech, które organizowały takie akcje dla tej młodzieży. I ja raz byłem u tych, oni mieszkali w swoim domu na wsi, mieli swoje życie. Ja raz odbyłem z nimi, pobyłem u nich wiele godzin i czułem, że to jest bardzo ciekawy dla mnie temat, że to mnie fascynuje. Że ja te zdjęcia pokazałem w grupie Magnum w Paryżu. I ten fotograf, do którego mnie dopuszczono, to nie było łatwo dostać się do fotografa. Tam było kilka szczebli. To tak naprawdę wejście na salony takie fotograficzne wówczas. Więc ja znalazłem się na tym salonie i ze mną rozmawiał René Bury i to obejrzał. Jemu to się bardzo podobało, ale ja wiedziałem, że to jest nieskończone. Ale już uważałem, że jest na tyle dojrzałe, że można komuś pokazać typu Magnum. I tak się okazało się, że miałem rację. On powiedział, że to jest bardzo ciekawe i że mam to robić dalej. Jak wróciłem do Niemiec, okazało się, że ta grupa nie istnieje. Więc zamiast szukać podobnych sytuacji, ja spuściłem głowę i poczułem okropny stan rezygnacji. I zrezygnowałem, a trzeba było szukać dalej tego typu środowisk. Są pewne zasady kompozycji, zasady koloru, rozmieszczenia koloru na obrazie, które są jakby ponadczasowe. Dlaczego nam się podoba Wenus z Milo? Dlaczego nam jesteśmy zachwyceni Nefertetę? Ideą
kobiety egipskiej z 2000 przed Chrystusem, okazuje się, że my przed nim padamy na kolana. Jest to tak piękne. I przenosimy to na mały kawałek papieru 18x24, czarno-biały powiedzmy. I okazuje się, że połączenie treści z formą tam jest zrobione w sposób właściwy. I to odczytujemy. Natomiast mamy do czynienia z radykalnymi bardzo posunięciami, kiedy fotografowie świadomie przestają stosować te klasyczne wzorce i robią rzeczy, które są w klasycznym tego słowa znaczeniu niedopuszczalne. Na przykład robią zdjęcia nieostre, świadomie. Obcinają komuś połowę twarzy. Obcinają palce przy portrecie. I to czemuś służy nie tylko protestowi przeciwko establishment, tylko to jest ich sposób wyrazu, tych fotografów. I niektórym to się udaje. Ja zrobiłem takie zdjęcie portretowe bardzo słynnemu człowiekowi Władysławowi Bartoszewskiemu. Ja zrobiłem mu portret w świetle dziennym na zewnątrz i na jego twarz puściłem cień. To znaczy go poprosiłem, aby tak umieścił głowę w tym murze, żeby na jego twarz padł cień. I to było dla mnie jedno z lepszych zdjęć, jakie miał Bartoszewski w swoim życiu. Wbrew wszelkim zasadom fotografii, bo na twarz puszcza się światło, a nie puszcza się cień. A ja puściłem cień. Więc to jest taki jeden z przykładów, który doskonale można pokazywać w szkole fotograficznej na pierwszym roku. Możecie tak robić, ale ja miałem pewne specjalne powody, ponieważ ja wiedziałem, kto to jest ten pan. To jest pan, który był w Auschwitz i który był w komunistycznym więzieniu. Czyli on ma pewne przeżycia zapisane w swoim sercu i w swojej głowie i na swojej twarzy. I ja poprosiłem go, żeby on umieścił głowę w cieniu, a obok było słońce. Więc akurat tutaj zagrała świadomość, kogo ja fotografuję. Natomiast jakbym pana profesora, prezesa Polskiej Akademii Nauk, raptem sfotografował i wsadził mu głowę w cień, byłoby to absolutnie nieusprawiedliwione.